Kacper Formela podczas gali KSW 86 we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry, czołem. Zanim przejdziemy do Twojego nadchodzącego pojedynku, chciałabym Cię zapytać o Sebastiana Przybysza, bo rozumiem, że jesteś tutaj z nim, zaraz będziesz mu pomagał się rozgrzewać. No jak myślisz, w której rundzie Sebastian skończy Jakuba? Wydaje mi się, że to będzie około 3-4 rundy, jeśli Sebastian narzuci swoją grę, a nie grę wikłacza, to ręka Sebastiana pójdzie do góry. Wydaje się, że to może być 3-4 runda. Ty jesteś zdecydowanie bliżej z Sebastianem niż ja, aczkolwiek ja jestem w stanie zauważyć, że przez ostatnie miesiące jego pewność siebie, jego charyzma bardzo mocno wzrosły. Czy wy też to zauważacie na sali treningowej? Tak, no po przegranej i stracie pasa, no Sebastian zupełnie zmienił wszystko tak naprawdę i widać, że Sebastian jest zupełnie innym zawodnikiem i to zaprezentuje dzisiaj. Oprócz walki Sebastiana, która walka z tej karty interesuje Cię jeszcze szczególnie lub która interesowała Cię, bo być może już była? Jak mam być szczery, to nie przyglądałem się karcie walk. Mam bardzo dużo pracy ostatnio, dużo zajmuję się sobą, też niedawno wróciłem do Polski, więc dopiero się zagościłem w domu. Okej. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać walkę Roberta Ruchały i Saladina Parnasa. Oglądałem. No i jak oceniasz postawę Roberta Ruchały i na kogo stawiałeś w tym pojedynku? Nie, widziałem, że Robercik ma duże szanse, żeby wygrać ten pojedynek, ale no kurczę, jeszcze nie ten moment, żeby pokonać Parnasa, ale wiem, że to jest dobry moment, żeby Robercik dostał tą dobrą, cenną lekcję, która zaprezentuje za 2-3 lata i to będzie ten moment, gdzie będzie mógł sięgnąć Parnasa spokojnie. Przejdźmy do Twojego pojedynku, zbliżającego się pojedynku. Już za miesiąc, 14 października, wystąpisz na gali FEN 51, a Twój przeciwnik Narsultan, tak się chyba wymawia? Tak, dokładnie. Zawodnik z Kazachstanu w kategorii 70 kg. Przygotowywałem się do walki mistrzowskiej o drugi pas 70. Jestem mistrzem 6-6. Chciałem zdobyć drugi pas, walczyć z Harzewskim, ale Harzewski nie wyraził chęci ze mną walki, a że ja już zacząłem proces podbijania 70, więc ten aktualna waga nie jest możliwa, żeby zejść do 6-6 i bronić się mojego pasa w 6-6, więc biję się tym razem w 70. Zwykła walka, 3-rundowa, nie 5-rundowa i niestety nie ma walki mistrzowskiej. No tak szczerze mówiąc, jesteś troszkę większy niż zawsze. Jak się czujesz ogólnie w takiej kategorii wagowej na co dzień? Czuję się dobrze, kondycja też jest dobra. Przeważnie chłopacy, którzy idą w górę, mają większy problem z kondycją. Dynamika troszkę ucierpiała, szybkość też, to jest normalne, ale nie na tyle, żeby czuł się źle. A jak oceniasz postawę Harzewskiego? Nie wiem, czy śledziłeś tą całą sytuację z organizacją. Co ja mogę powiedzieć? No Harzewski kiedyś ze mną wygrał, jest jedynym Polakiem, który wygrał ze mną, więc ciężko byłoby wyjść ze mną do klatki i przegrać, bo ja wiem, dlaczego przegrałem wtedy. On raczej też wie, czemu przegrałem wtedy. Jestem zupełnie innym człowiekiem, innym zawodnikiem. Miałem wtedy bardzo dużo problemów, że tak powiem, w życiu prywatnym. A teraz jest wspaniale pięknie. I to byłaby niedobra walka dla Harzewskiego, więc... Czy ja mam do niego pretensji? Kurczę, no trochę zły jestem. Pretensji nie mam. To jest jego kariera, może robić co chce. No ale nie podjął wyzwania drugi raz. No i tyle. Twój przeciwnik z Kazachstanu, co o nim wiesz i na co się szykujesz w klatce? No jeszcze go tak mocno nie prześledziłem. Zobaczyłem jedne, dwie walki jego. Wiem, że ma dobre jiu-jitsu. Lubi się bić w stójce, woli ground and pound niż poddawać. Ale jeśli sobie nie radzi, to przewraca. Tak, wydaje mi się, że ze mną będzie walczył, że nie będzie chciał ze mną walczyć w stójce, pobawi się ze mną chwilkę w stójce, dostanie kilka gongów i będzie chciał szybko wrócić, sprowadzić mnie do parteru, gdzie mu też tam wybije MMA z głowy. Jak różnią się Twoje przygotowania do 3-rundowego pojedynku w przeciwieństwie do tych przygotowań do 5-rundowych pojedynków?
W sumie chyba mocniej podkręcam tylko śrubę na sparingach, w sensie, że mocniej robię każdą rundę, bo wtedy rozkładałem sobie siły tak, żeby wytrwać pięciorundowy dystans, a teraz po prostu jeszcze mocniej podkręcam śrubę, żeby w każdej rundzie wyjść jeszcze bardziej zmęczonym. I w sumie tylko tyle zmieniłem, że ta intensywność pięciominutowej walki jest bardziej intensywna. Czy wprowadziłeś jakieś nowe elementy do swojego przygotowania mentalnego, bo ty bardzo mocno na to stawiasz? Czy coś nowego pojawiło? Chyba nie. Wszystko co było, to się sprawdzało. Nic nowego nie wprowadziłem. Może troszkę więcej zacząłem medytować i tyle, ale nic takiego konkretnego nowego. A jak zmieniła się twoja dieta? No troszkę więcej białeczka, troszkę więcej kalorii i poleciało do góry. Ja jestem i tak dużym zawodnikiem jak na 6-6. Ja naprawdę nie potrzebuję starać się, żeby trochę być większym. Wystarczy, że przestanę się pilnować i już jestem. Równie dobrze mógłbym być zawodnikiem 7-0 i bym tu się też czuł bardzo dobrze, ale chyba lepiej mi wychodzić 6-6. Twoja nadchodząca walka to będzie twoja ostatnia walka w kontrakcie z Federacją FN? Zbliżam się ku końcu kontraktowi. Czy masz jakieś plany, które możesz nam ewentualnie zdradzić po tej walce? Tak, wybiorę najlepszą ofertę dla siebie, która będzie korzystna dla mnie i dla mojej rodziny. A będziesz celował w raczej zagraniczne, czy tutaj polskie federacje? Od zawsze mówię, że moim marzeniem jest UFC i to się nie zmieni. Chciałbym tam zawalczyć, chciałbym się spróbować w najlepszej lidze MMA na świecie i cały czas moje serce, oczy i głowa jest skierowane w jedno miejsce, a co się wydarzy po drodze, zobaczymy. Ale chciałbym, żeby moja kariera się skończyła tam. Więc wszystkie moje czyny będą robione po to, żeby tam kiedyś znaleźć, zawalczyć i godnie reprezentować nasz kraj. Mówisz, że wróciłeś właśnie niedawno do Polski. To gdzie przebywałeś? Że generalnie uciekłem na czas wakacji z mojej miejscowości, bo mieszkam w Chopłowie i pełno turystów przyjechało do nas i te 2 miesiące dojazdu do Gdyni są strasznie utrudnione. Bym tracił 4 godziny w samochodzie dziennie na dojazdy tam i z powrotem, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taki mały kamp. Najpierw na początku pojechałem sobie do Manchesteru. Z Manchesteru wróciłem do Polski, pojechałem na tydzień czasu na obóz z moimi dzieciakami z klubowego Formula Fight Team z Wadysława. Wróciłem z obozu i na 5 tygodni do Hiszpanii, do All Starsu poleciałem. Tam miałem 2 fajnych zawodników, którzy symulowali mi właśnie Harzewskiego. Bardzo dużo zapasów tam robiłem i też byli z kategorii 70 kg, więc chłopacy po 80 kg ważyli. Czyli ty byłeś nastawiony na Harzewskiego tak naprawdę? Tak, bo na takie rozmowy mieliśmy z Fenem i dlatego też poszedłem w górę z kilogramami. Musimy kończyć. Sorry, że musimy kończyć. Dobrze, to już nie zabieramy więcej czasu. Sebastian musi się rozgrzewać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia już 14 października. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o subskrypcji nie tylko Indication, ale mojego kanału Formula Vlog. Dzięki. Piąteczka.